Poćwiczmy sobie teraz rozpoznawanie ciągów arytmetycznych. Oto pierwszy ciąg. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tak dalej. Czy ten ciąg jest arytmetyczny? Aby odpowiedzieć na to pytanie, patrzymy na wyraz pierwszy, który wynosi 1. Drugi wyraz to też 1. Ile należy dodać do pierwszego wyrazu, aby otrzymać drugi? 0. W ciągu arytmetycznym każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego takiej samej liczby. Trzeci wyraz wynosi jednak 2. Do drugiego wyrazu należy zatem dodać 1, aby otrzymać wyraz trzeci. Widzimy już, że to nie jest ciąg arytmetyczny. Spójrz teraz na taki ciąg. 2, 4, 8, 16, 32 itd. Czy to jest ciąg arytmetyczny? Aby otrzymać drugi wyraz, należy do pierwszego dodać 2. Jeżeli do drugiego wyrazu dodalibyśmy 2, otrzymalibyśmy 6, a tutaj mamy 8. To nie jest ciąg arytmetyczny. Zbadajmy kolejny ciąg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Aby otrzymać drugi wyraz, należy do pierwszego dodać 1. Dodając 1 do drugiego wyrazu, otrzymujemy 3. Dodając 1 do trzeciego wyrazu otrzymujemy 4. Widzimy, że kolejny wyraz jest zawsze o 1 większy od poprzedniego. Aby stwierdzić, że ciąg jest arytmetyczny, nie wystarczy sprawdzić kilku początkowych wyrazów. Nie wiemy, jakie są kolejne wyrazy. Załóżmy więc, że reguła obliczania kolejnych wyrazów się nie zmieni. Przy tym założeniu możemy odpowiedzieć na nasze pytanie. To jest ciąg arytmetyczny. Ile wynosi jego różnica? 1. Ten ciąg możemy zatem opisać wzorem ogólnym. Czy pamiętasz, jak możemy zapisać każdy ciąg arytmetyczny wzorem ogólnym? Nazwijmy ten ciąg an. W ciągu arytmetycznym n-ty wyraz otrzymujemy dodając do wyrazu pierwszego czyli w tym przypadku do jedynki n minus 1 razy różnicę ciągu czyli n minus 1 razy 1. To wyrażenie możemy sobie uprościć i otrzymamy 1 dodać n minus 1, czyli n. Ciąg an równa się n. Przejdźmy do kolejnej planszy. Spójrz teraz na taki ciąg. 6, 13, 20, 27, 34 itd. Czy to jest ciąg arytmetyczny? Spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Widzimy, że w tym ciągu drugi wyraz jest większy od pierwszego o 7. Trzeci wyraz jest większy od drugiego też o 7. Czwarty wyraz jest większy od trzeciego też o 7. Piąty wyraz jest większy od poprzedniego też o 7. Aby stwierdzić, że ciąg jest arytmetyczny, nie wystarczy sprawdzić kilku początkowych wyrazów. Nie wiemy, jakie są kolejne wyrazy. Załóżmy więc, że reguła obliczania kolejnych wyrazów się nie zmieni. Przy tym założeniu możemy odpowiedzieć na nasze pytanie. Każdy kolejny wyraz jest większy od poprzedniego o stałą wartość, która wynosi 7. To jest ciąg arytmetyczny. Spróbuj samodzielnie zapisać wzór ogólny tego ciągu. Do zapisania wzoru ogólnego potrzebujemy dwóch wartości. Pierwszego wyrazu oraz różnicy. W tym przypadku pierwszy wyraz to 6, a różnica to 7. Nazwijmy ten ciąg bn. Bn równa się 6 dodać w nawiasie n minus 1 razy 7. Co powiesz na taki ciąg? 12, 6, 0, minus 6, minus 12 i tak dalej. Czy to jest ciąg arytmetyczny? W tym ciągu drugi wyraz jest o 6 mniejszy od pierwszego. Trzeci jest o 6 mniejszy od drugiego. Czwarty jest o 6 mniejszy od trzeciego, a piąty o 6 mniejszy od czwartego. Każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o tą samą wartość, która w tym przypadku wynosi minus 6. To jest ciąg arytmetyczny. Spróbuj samodzielnie zapisać wzór ogólny tego ciągu. Nazwijmy ten ciąg Cn. Do pierwszego wyrazu, czyli do liczby 12, dodajemy w nawiasie n-1 razy różnicę, czyli minus 6. Gotowe. Oczywiście wzory ogólne zapisane w ten sposób możemy sobie upraszczać. Mnożymy każdy element tego nawiasu przez minus 6. Otrzymujemy 12 odjąć 6n, dodać 6, co daje nam 18 odjąć 6n. Cn równa się 18 minus 6n. Zbadajmy teraz ostatni ciąg. 5, 5, 5, 5, 5 i 5. To jest ciąg stały. Jak myślisz, czy to jest ciąg arytmetyczny? Oczywiście, że tak. Jest to ciąg arytmetyczny, którego pierwszym wyrazem jest liczba 5, a różnica wynosi 0. Jaki jest tu wzór ogólny tego ciągu? Nazwijmy go DN. Do pierwszego wyrazu, czyli piątki, dodajemy n minus 1 w nawiasie razy różnicę, czyli 0. dn równa się zatem 5. To jest wzór ogólny tego ciągu stałego.